Chińczycy zdecydowali, że wyślą mi takiego Fido M1 Pro. Prawdopodobnie jest w tym pudełku, tak naprawdę jeszcze nie wiem, co tu w środku jest. Wielu z Was na pewno zadaje sobie pytanie, a gdzie jest materiał z kuźni? Materiał z kuźni jest w trakcie prac. Tak jak zwykle, wolę, żeby to wyszło dobrze, niżeli tam się niepotrzebnie spieszyć. Dobra, ale rozpakowujemy tego Fido, także zostańcie do końca. Cóż tutaj mamy? To tak wszystko. Okej. Okay. Siodło ze szpicą. User manual. Będę czytał na pewno. Ładowarka. 2 ampery. Sprawdzamy, co my tutaj mamy. Czy da radę to zrobić jedną ręką? Nie. Ale zrobimy tak. Patrzcie. Przyjechał, słuchajcie, rower z Chin przyjechał tutaj do nas. Ciekawe, czy oni wiedzą, na co się pisali, co? Oni chyba nie wiedzą, na co się pisali. Bo słuchajcie, wiele osób w internecie otrzymuje ten sprzęt w ramach rozliczenia za nagranie filmu i tak samo firma Fido podeszła do tego projektu. Ja dostałem ten rower w rozliczeniu, natomiast szczerze Wam powiem, że aż tak bardzo nie zależy mi na współpracy z nimi, bo ja nie jestem jakoś super przekonany. Jestem raczej sceptycznie nastawiony do tego pojazdu. Szczególnie po tym, jak widziałem takie, wiecie, cukierkowe recenzje tych pojazdów nagrane przez innych youtuberów. No i ja poddam to pod lupę. No, sprawdzę ten pojazd po swojemu. Zobaczymy, czy jest warty czegokolwiek. Czy warto w ogóle zainwestować w rower, taki rower z Chin. No, ale jestem, stoję po Waszej stronie. Ja też bardzo ostrożnie podchodzę do wszelkiego rodzaju chińszczyzny. Dlatego nie będzie mi go żal. Nie. Na piasku będzie ładnie chodził chyba. No raczej. No, dlatego jest też stworzony chyba, co? Żeby po piasku sobie popylać trochę. Między innymi powinien być uniwersalny. No to chwila, moment złożony. Podpinam go do ładowania, bo wolę jeździć na pełnej baterii. Testy będą osobnym odcinkiem. Postaram się go przez 2 tygodnie poeksploatować tak, żeby no, mieć jakieś zdanie na ten temat, tak? Ale mimo wszystko, zanim zobaczycie film z recenzji tego pojazdu, mam nadzieję, że do tego czasu obejrzycie film z elektryczną kuźnią. Trzeci pojazd, na który miałem 4000 zł. Nie wyrobiłem się w tym budżecie, co zresztą będziecie mogli zobaczyć na samym materiale. Ja mam go na tapecie, aktualnie jest właśnie w trakcie montażu, jeszcze kilka szlifów i jestem pewien, że spodoba Wam się ten odcinek. Jest tam mnóstwo informacji zbieranych przez prawie pół roku, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ten projekt trwał pół roku, dużo nauczył, pochłonął mnóstwo czasu, no i cieszę się, że mam to wszystko nagrane, będę mógł właśnie Wam to pokazać, mam nadzieję, że już wkrótce. Trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.